12 miesięcy, tak, prawie 2 lata nie walczymy, ale też już kiedyś równo 2 lata nie walczyłem i nie zmarnowaliśmy tego czasu, cały czas trenowaliśmy, choć tak jak mówię, jakieś tam kontuzje były, ale nie poddajemy się, idziemy po swoje. Mateusz Kubiszyn, co to jest za rywal? Doświadczony w innych sportach walki, w boksie mniej. On mówi o tobie, że nie jesteś taki dobry, jak się o tobie mówi. Nie mnie tu oceniać. Zobaczymy za 2 tygodnie w sobotę. A tak jak mówię, nie lekceważymy przeciwnika, bo wiadomo, każdy jeden może wyjść chłopak z ulicy i gdzieś tam trafić i różnie może być. Nie lekceważymy, my jesteśmy przygotowani, no ale zobaczymy za 2 tygodnie. Będzie dobrze, no, jadą świry, jadą. Ja uważam, że byłem ciut lepszy. Wydaje mi się, że wygrałem 6 rund. Skandalem dla mnie może być to, że Marek powiedział, że w tej walce był lepszy. Dostał w prezencie remis. 25 lipca będzie musiał zmienić zdanie. Wiem, że jestem najlepiej przygotowany jak do tej pory i pokażę to w ringu. Druga walka Marka Matyi z Pawłem Stępniem to jest pojedynek o prymat w polskiej kategorii półciężkiej.